Ulubieńcy listopada 2019. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj jest to ostatni film, można powiedzieć, w takiej formie z tej serii, dlatego że za miesiąc zrobimy już ulubieńców całego roku, a później zakończymy już serię ulubieńców, zmienimy ją na podsumowanie, dlatego że tak jak dzisiaj sobie zobaczycie, jak mówię o ulubieńcach, to w pewnym sensie jest to podsumowanie, przy czym mówię o samych rzeczach po prostu fajnych, które mnie spotkało, a myślę, że pełniejszym formatem będzie to, jeżeli będę po prostu robił takie podsumowania miesiąca, co się wydarzyło, tak, zarówno dobrego, jak i może takie rzeczy, z których wyciągnąłem jakieś lekcje, a z którymi myślę, że warto byłoby się z Wami podzielić. Przechodząc do ulubieńców, no to pierwszym ulubieńcem jest hotel i to jest właściwie to obsługa tego hotelu. Byłem w Radisonie w Gdańsku i to, co mnie tam urzekło, no hotel można powiedzieć jak hotel. Fajny, w porządku, wszystko ok. Natomiast przyjechałem do tego Gdańska późnym wieczorem, dlatego że jeszcze rano na Śląsku byłem w pracy. Później jechałem pociągiem i przyjechałem mocno zmęczony, wręcz trochę chory, gdzieś tam zachrypnięty, głos mi wysiadał, a następnego dnia miałem całodniowe spotkanie i jeszcze wieczorne i później kolejnego tak samo. I to, co było bardzo fajne i co mi się bardzo spodobało, to w momencie, kiedy już się zameldowałem, zjechałem do restauracji na kolację, to pani, która się, można powiedzieć, mocno dostosowała do tego stanu, w którym ja byłem, dlatego że ja przyszedłem już taki mocno zmęczony i pani przyniosła kartę, zapytała, czy tam coś chce zamówić, tak, ja zamówiłem sobie wodę i ciepłą herbatę i mówię to takim głosem, że po prostu już taki zmęczonym i chorym, mówię wodę i ciepłą herbatę i pani po prostu widząc, w jakim jestem stanie, no to mówi mi: dobrze, proszę powiedzieć, czy jeszcze w takim razie coś od razu na kolację, czy przyjść później? I w cały czas później po prostu mnie obsługiwała właśnie w taki sposób, gdzie widziała, że ja nie potrzebuję zbyt dużych, energicznych bodźców. To właśnie podeszła i w taki bardzo, powiedziałbym, opiekuńczy sposób się zachowała i dostosowała się do tego, w jakim stanie byłem. I to są rzeczy, których uczymy się na szkoleniach, żeby właśnie zobaczyć, w jakim stanie jest klient, w jaki sposób się zachowuje, czy mówi szybciej, czy wolniej, tak żeby to klient się dobrze poczuł. Natomiast to było właśnie coś takiego, co bardzo dobitnie to poczułem i uznałem po prostu, że no świetnie, albo ma tak rozwiniętą empatię, tak, albo jest tak po prostu świetnie wyszkolona, tak czy inaczej to było coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Idąc dalej i kolejny ulubieniec i powód mojej wizyty właśnie w Trójmieście, no to narada RBC i tutaj zostałem zaproszony, tak, na spotkanie, na naradę zespołu Kamili Rowińskiej, tak, zespołu RBC. Mieli podsumowanie roku, mieli pomysły, plany na to, jak w kolejnych latach się rozwijać. No i oprócz mnie jeszcze dwie inne osoby zostały zaproszone spoza tego zespołu, tak, ale osób, które znają ten biznes, które znają Kamilę i jej zespół i takich, gdzie mieliśmy właśnie wesprzeć i powiedzieć, jak to będzie, jakby, czy te pomysły są dobre, co można by było zrobić dodatkowo. Dla mnie samo zaproszenie już było bardzo pozytywne, natomiast później w momencie, kiedy pracowaliśmy, tak, i widziałem po prostu, jak mogę rzeczywiście swoje doświadczenie tam dołożyć cegiełkę do poszczególnych rzeczy, do poszczególnych projektów, które są planowane, no to było coś po prostu dla mnie bardzo fajnego. No i oczywiście cała współpraca z zespołem RBC, z Kamilą, tak, z osobami, z którymi tam byliśmy, była bardzo pozytywna, więc całe to doświadczenie uznaję po prostu za jednego właśnie z ulubieńców tego miesiąca. Kolejnym moim ulubieńcem, właśnie osoba, czy też właśnie klub, to jest klub 555 prowadzony przez Fryderyka Karzełka. Miałem przyjemność w niedzielnych wywiadach właśnie brać udział jako gość tego klubu. Spotkałem się tam z bardzo ciepłym przyjęciem, z bardzo dużą ilością właśnie pozytywnych komentarzy. To, co mi się bardzo podobało, to w momencie, kiedy jeszcze nie wiedzieli, kto będzie gościem, a właśnie Fryderyk Karzełek mnie zapowiadał i mówił
jakie sytuacje w moim życiu się wydarzyły, to już ludzie w komentarzach pisali Marcin Kogowka, Marcin Kogowka, Marcin Kogowka, także widać, że już jakiś przekaz jest, jakieś zasięgi są, więc tam też od razu rozpoznali, że to właśnie o mnie chodzi, także bardzo, bardzo miło. No i sam wywiad wydaje mi się, że bardzo fajny, został bardzo fajnie ciepło odebrany i dostałem dość dużo też później właśnie prywatnych wiadomości z podziękowaniami lub z konkretnymi po prostu pytaniami, tak, co można zrobić w jakiejś konkretnej sytuacji, także to bardzo na plus. Kolejną osobą, która jest moim ulubieńcem, to oczywiście jeżeli chodzi o ludzi, to też jest tak, że jeżeli oglądaliście moje poprzednie właśnie serię ulubieńców, to wiecie, że zawsze dla mnie bardzo ważna jest rodzina, moi współpracownicy, właśnie znajomi, to jest na co dzień po prostu dla mnie bardzo ważne, natomiast szczególnie w zeszłym miesiącu, no to moja siostra Magda, która wspiera mnie już właściwie od początku biznesu z drobnymi przerwami. Natomiast Magda przychodzi właśnie w momencie, kiedy trzeba jakieś rzeczy naprostować, trzeba popracować nad jakimiś dokumentami, w momencie, kiedy zmieniamy księgowość i trzeba w czterech czy pięciu spółkach naraz wytłumaczyć, jak tam pewne rzeczy funkcjonują, skąd opóźnienia, dlaczego tu jeszcze nie ma faktury, dlaczego coś tam się nie wydarzyło. I to jest coś, przy czym ja osobiście po prostu umieram, jeżeli bym to musiał robić, a Magda mnie w tym wyręcza, mnie wspiera i robi to na bardzo, bardzo dobrym poziomie, więc tutaj no, jest moim ulubieńcem. I kolejnym ulubieńcem no to jest szkolenie. Szkolenie, na którym byliśmy w zespole właśnie między innymi z Magdą, ale też z Gabrielą, którą znacie z poprzednich odcinków i z wywiadu oddłużeniowego, i sprzedawaliśmy moje szkolenie, dlatego że właśnie na Kobiecie Niezależnej była oficjalna premiera tego szkolenia Rozwiń swoją firmę. Dla mnie bardzo pozytywny feedback, bo zainteresowanie ogromne, sprzedaż dobra i duża, i tak naprawdę w 2 dni od premiery już mieliśmy ponad połowę sali sprzedane. Także dla mnie to było no, po prostu bardzo duże docenienie. Ja wiedziałem, że ludzie czekają na to szkolenie i że one powinno być rzeczywiście dobre i powinno się fajnie sprzedawać, no ale to było bardzo pozytywne i duże takie docenienie dla mnie jako osoby, która startuje z takimi swoimi szkoleniami, dlatego że występuję gościnnie już od wielu lat, natomiast teraz, kiedy wystartowałem ze swoim szkoleniem całodniowym, no to już wiem, że po prostu ludzie przychodzą konkretnie na mnie posłuchać mojej wiedzy, tego co mam do przekazania, no i to było bardzo, bardzo pozytywne, fajne, więc zarówno to szkolenie, jak i cała ta sytuacja z tym związana i z premierą właśnie mojego szkolenia Rozwiń swoją firmę, to było bardzo pozytywne. Kolejnym ulubieńcem jest hotel, który już na początku tego roku znalazł się w ulubieńcach. Hotel Żywiecki, w którym to zaszyłem się na 3 dni po to, żeby pisać książkę. O tym samym tytule Rozwiń swoją firmę. I tutaj no, na 3 dni wyjechałem, dlatego że z żoną rozmawiałem o tym i mówię, no kurczę, w domu jakieś obowiązki, tutaj dziecko, tak, dwa, nie ma mnie też aż tak dużo w tym domu, tak, więc trochę ciężko, no w pracy ciągle jakieś obowiązki, ciągle jakieś projekty, no i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak ja po prostu tak zrobię, żeby mieć 3 dni dla siebie, wyjadę gdzieś, gdzie nie ma zasięgu i tam oczywiście internet miałem, natomiast telefon wyłączony, tak, zasięgu w telefonie nie było, no i od rana do wieczora pisałem, no i poszło bardzo, bardzo dobrze. Tu oczywiście prośba dla Was, że jeżeli Wy macie jakieś pytania, czy też chcielibyście znaleźć odpowiedzi na jakieś pytania właśnie w tej książce Rozwiń swoją firmę, napiszcie w komentarzu proszę te pytania. No ja jeszcze jestem w trakcie pisania i poprawiania, więc jeszcze jest czas na to, żebym jeszcze pewne rzeczy tam dopisał i dodał. Ja sobie zerknę tylko, czy ja o wszystkich rzeczach powiedziałem, oczywiście, że nie powiedziałem o wszystkich rzeczach, mamy jeszcze 2 punkty, no i pierwszym punktem no to jest szkolenie i właściwie wywiad, który się zadział, tak, i to jest z LifeSpace'a. Wywiad i szkolenie z LifeSpace'a, z CRM-u sprzedażowego, który dla mnie jest bardzo naturalnym i bardzo lubię takie sytuacje, w których narzędzie, z którego od kilku lat korzystam, czy też przedstawiciele tej firmy się do mnie odzywają, możemy razem coś zrobić, razem nagrać wywiad, później mogę się udać właśnie do nich na szkolenie i jeszcze czegoś dodatkowego od nich się nauczyć, no to było coś bardzo pozytywnego, fajnego, no i to w kategoriach właśnie ulubieńców. A ostatnim ulubieńcem, wiem, że być może jeszcze tego aż tak nie widać, ale pracuję nad sobą i chodzę do logopedy.
parę razy, paręnaście razy pojawiło się tutaj już na tym kanale, pojawiły się komentarze i mówiliście albo żeby wolniej, albo panie Kukowka do logopedy. Więc udałem się do logopedy, pracujemy nad tym, kiedy pochwaliłem się nad Instagramie tą informacją i na Facebooku, no to ludzie zaczęli pytać, co to za logopeda. W momencie, kiedy napisałem, no to i powiedziałem o tym później mojej pani logopeda właśnie, no powiedziałem, no to teraz musi być sukces, tak, no bo teraz to już oboje jedziemy na tym wózku, więc mam ćwiczenia, staram się, trenuję tak, żeby zarówno w życiu, jak i tutaj na kanale po prostu mówić coraz wyraźniej, mówić lepiej. Natomiast jest chyba wszystko na dobrej drodze, bo tak ogólnie to jestem chwalony i podobno nawet mam dobry słuch, także jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Tyle jeżeli chodzi o ulubieńców. Natomiast tak jak widzieliście, tych ulubieńców było sporo i trochę to wygląda właśnie jak przegląd miesiąca, dlatego za miesiąc będzie ostatni odcinek z tej serii, zrobimy ulubieńców 2019 roku, a później już w kolejnych miesiącach zrobimy po prostu podsumowanie danego miesiąca. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Jeżeli chcielibyście więcej informacji, takich można powiedzieć właśnie prywatnych, czy tak jak już tutaj mówiłem, że niektóre rzeczy pojawiły się na Instagramie, no to oczywiście zapraszam na swojego Instagrama. A jeżeli chcecie trochę więcej wiedzieć na mój temat, to też zapraszam na stronę internetową marcinkogowka.com. A dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!